Eugeniusz Tyrajski, pseudonim Sęk, pułk Armii Krajowej Baszta. No to może trudno powiedzieć znał, ponieważ ja właśnie go tylko poznałem i to o tym, że to był on, to się dowiedziałem dopiero właściwie wiele lat po wojnie. Po prostu Janek Bytnar wziął udział w przysiędze szaroszeregowej mojego zastępu szaroszeregowego MG410 Huf Samokotów Górnych, gdzie dowódcą drużyny był Janek Wódkę, Czarny Jaś pseudonim, i składaliśmy przysięgę na ręce Stanisława Broniewskiego Orszy i w obecności między innymi, jak już mi się dowiedzieli dopiero po wojnie, Tadeusza Zawadzkiego Zośki, Janka Bytnara Rudego. Jeszcze było dwóch ich kolegów i nie wiem, kto to był. Miałem bardzo trudne, kłopotliwe spotkanie z matką mojego przyjaciela, kolegi młodszego ode mnie o 2 lata. Jurka Drzazgi II, pseudonim, który był żołnierzem mojej drużyny, gdzie byłem zastępcą dowódcy drużyny w chwili wybuchu powstania, któremu ja pomagałem w nauce i który zginął na Służewcu, a ja spotkałem matkę, właściwie trudno powiedzieć, spotkałem kilka dni po tym na ulicy Czerniakowskiej, pobliżu miejsca jej zamieszkania, gdzie po prostu ona mnie złapała za rękę. Gdybym i on zauważył, to nie chciał dopuścić do tego spotkania, bo zdawałem sobie z tego sprawę, jak trudne może być przeżycie dla tej matki, tego chłopca, jedynaka, która straciła męża w 1939 roku, a tutaj po śmierci tego syna została sama. Było to dla mnie przerażające, błyskawicznie opanowałem się i zapanowałem nad sytuacją, nie powiedziałem jej, że on zginął. Próbowałem tłumaczyć, że część chłopców wyszła z kompaniami K1, K3 do lasu Chojnowskich, że być może on poszedł z nimi. Po prostu chodziło mi o to, żeby ona się przyzwyczaiła do tego, że jego nie ma. To było naprawdę niezwykle dramatyczne dla mnie przeżycie. Pierwszego dnia powstania, przed wystąpieniem do akcji, zaczynaliśmy powstaniem Batalion Karpaty pułku Baszta na wyścigach. Miał zadanie opanowanie terenu wyścigów konnych, co było bardzo trudną operacją i niestety nieudaną. Przed wyjściem do akcji otrzymałem od dowódcy kompanii karabin polskiej produkcji 1938 rok Radom, ale bez ani jednej sztuki amunicji. Dowódca kompanii powiedział, zdobędziesz. No potem zdobyłem amunicję, rzeczywiście Niemcy przez zaskoczenie w pierwszym momencie uciekali, zostawili wiele broni i amunicji, no ale później, a później udało mi się zdobyć pistolet maszynowy produkcji niemieckiej MG 38-40 tak zwany. To było 1 sierpnia karabin, 2 sierpnia pistolet maszynowy. No ja przede wszystkim muszę wrócić do tego szczęścia w okresie wojennym, bo wielokrotnie mnie to szczęście dopisywało i co mnie ratowało z wielu sytuacji, dlatego pozwolę sobie przytoczyć taki wierszyk na temat szczęścia. Każdy z nas szczęścia pragnie, wręcz pożąda. O szczęściu marzy w rozmyślań godzinie. Nikt jednak nie wie, jak szczęście wygląda i gdy je spotka, to często ominie. Trzeba umieć wykorzystać te przypadki szczęśliwe, które nam się trafiają, szczególnie właśnie w trudnych sytuacjach, bo to niejednokrotnie może nawet tak jak i mnie właśnie w czasie wojny ratowało wręcz życie. Nie, ja się nie zetknąłem, natomiast przypomina mi to pytanie
Inne przykre takie zdarzenie, kiedy na ulicy Czerniakowskiej między Kościołem Bernardynów a Chełmskiej zastałem kolegę, który z zaledwie pistoletem pilnował barykady. I tam okazało się, to był mój kolega, z którym chodziłem przed wojną do szkoły. Myśmy sobie trochę pogadali. Ja wróciłem na swoją bazę, że tak powiem, wyjściowo na Sadybie. Za chwilę wpada ktoś, mówi: Marek nie żyje. Jak to nie żyje? Jak ja przed chwilą z nim rozmawiałem. Jakiś snajper go ustrzelił. I właśnie to jest, o, to jest moje wspomnienie. Ale nie my. Nie spotkałem się z taką historią. To pomoc w wycofaniu się z terenu wyścigów, pomoc lekko rannym kolegom, którzy gdyby nie zostali wydostani z terenu wyścigów przez mur, to tam by zostali rozstrzelani, tak jak podobijani zostali ci, którzy zostali gdzieś ciężej ranni na tym polu. To muszę kilka słów na temat powiedzieć, że myśmy się, Niemcy już nas tak otoczyli, że tylko część zdążyła się wycofać przez normalne wyjścia z terenu wyścigów, przez bramę i furtkę. Natomiast to jest spora grupa została, która została w ten sposób otoczona, że tylko przez teren treningowego toru wyścigowego, skierowanego od głównego toru w kierunku północno-zachodnim, zdołali się i tam się wycofała spora grupa kilkudziesięciu kolegów. To jest po prostu łąka. Tor treningowy, wyścigowy to jest po prostu łąka. Ja, mając bardzo dobre wyszkolenie, zarówno z szereg szeregów, jak i potem z półtora roku szkolenia w Baszcie, wiedziałem, że nie wolno mi zrobić jednego skoku. Na ćwiczeniach człowiek, jak się czołga 50 metrów, to ma dosyć. Ja się przeczołgałem wtedy bez jednego skoku około 300, może nawet ponad 300 metrów. Dlaczego? W pewnej odległości widać było wzdłuż muru załamanie muru. Doszedłem do wniosku, że to załamanie stanowi naturalną ochronę przed tym ostrzałem niemieckim. Więc dlatego dążyłem poprzez pole w kierunku tego załamania muru. Część kolegów nie wytrzymywała nerwowo, kierowała się błyskawicznie w kierunku muru wyścigów i próbowała się przedostać przez mur. Ja, proszę mi wierzyć, ja naprawdę w tej chwili widzę przed sobą tą scenę, jak ci koledzy są strącani seriami z karabinów maszynowych z tego muru, zwalani. I oni tam zostali albo zabici, albo ciężko ranni. A nasza grupa pchająca się, że tak powiem, przez ten główny, przez ten środek tego toru treningowego w kierunku tego załomu muru, dotarła do tego muru. We czterech nie byliśmy w ogóle ranni, a ponad 10 kolegów, dokładnie nie potrafię powiedzieć, było lekko rannych, bo tylko ci lekko ranni mogli dotrzeć tam. Ciężej ranni zostali na tym polu. I trzeba było teraz przedostać się przez ten mur. Najpierw wiązka granatów pod mur, strzał do tej wiązki, wybuch. Niestety, konstrukcja tego muru jest żelbetonowa. Ledwie się osypało trochę tego betonu z tego. Więc przy murze stały drzewa. We dwóch po drzewie na mur, okrakiem siadamy przed sobą i dwóch pozostałych kolegów podaje nam tych lekko rannych. My ich przerzucamy na drugą stronę i lekko opuszczamy tylko na ziemię, żeby ich gorzej nie uszkodzić. Stąd jestem pewien, że tylko czterech nas było nierannych, bo tylko we czterech mogliśmy pomóc tym pozostałym kolegom. Przerzuciliśmy całą tą grupę ponad 10 kolegów. Podkreślam, raz, że to było niezwykle, bo to było w napięciu, że jednak gdzieś Niemcy mogą do nas dotrzeć, a trzeba było ich uratować, tych chłopaków. Podkreślam, że za swoje największe dokonanie w powstaniu, nie to strzelanie, trafiało się, nie trafiało się, tylko uratowanie tych ponad 10 kolegów od tej niechybnej śmierci, jaka by ich spotkała, gdyby zostali po wewnętrznej stronie muru. Część z nich nawet zginęła później, ale myśmy ich w tym momencie uratowali od niechybnej śmierci. Sądzę, że gdyby znaleźli się, to mojego, znalazło się to obecne pokolenie, w okolicznościach, w jakich myśmy się wtedy znajdowali, to myślę, że jednak natura Polaków by pozwoliła im zachować się tak samo.
Mieszkam na ulicy Belwederskiej, więc bardzo blisko łazienek, a w drugą stronę, za 15 minut jestem w Wilanowie. Są to dwa naprawdę dla mnie urokliwe miejsca, szczególnie latem, to na przykład Wilanów, gdzie jest duży przepływ powietrza, komarów nie ma w Wilanowie, proszę panią. W łazienkach są, a tam na skutek dużych wiatrów właśnie przez ten przepływ powietrza bardzo, bardzo sympatycznie wypoczywam, zarówno w Wilanowie, jak i w łazienkach. Jeśli mam czas, bo jestem człowiekiem bardzo zajętym. To uważam, że politycy w ogóle tym tematem nie powinni się zajmować, bo wtedy prawdopodobnie nie żyli. A to dopiero jak człowiek sam przeżywa coś, to może coś na ten temat powiedzieć. Ja uważam, takie moje osobiście prywatne zdanie jest, że gdyby atmosfera, w ogóle od tego trzeba zacząć, atmosfera w Warszawie przed wybuchem powstania była taka, tak napięta, Niemcy wycofują się, dosłownie sprzedają za butelkę wódki pistolety, autentyczne, z własnego doświadczenia. Więc wiadomo było, że usłają się. Więc po prostu wystarczył jakiś niewielki przypadek, jakaś prowokacja, że mogłaby wybuchnąć taka walka, która mogła ogarnąć całą Warszawę. To trudno powiedzieć, że ja nie wyobrażam sobie, żeby wtedy, w tamtym okresie, i w tej sytuacji, jaka zaistniała, żeby do wystąpienia Polaków, którzy chcieli jednak trochę się zmierzyć z Niemcami, zwłaszcza ta młodzież przygotowywana przez Szare Szeregi i przez Armię Krajową do walki, żeby nie wystąpiła.